Cześć. Witajcie na kanale TechWish. Dzisiaj coś specjalnego. Hulajnoga elektryczna dla najmłodszych użytkowników, czyli Ninebot skuter Zing A6. W środku od razu mamy kluczyk, instrukcję. Instrukcja jest od razu też w języku polskim, jak również informacje na pudełku są również w języku polskim i zasilacz. Mamy rączkę hulajnogi, no i całą tak naprawdę najważniejszą część, czyli naszą bazę wraz z silnikiem i baterią. Pozwólcie, że ją szybko skręcę, pokażę wam, jak to się robi. Nic prostszego, nakładamy to na górę, a później za pomocą tego klucza imbusowego dołączonego do zestawu dokręcamy mocno. Jedna śruba, druga i hulajnoga jest gotowa. Chciałbym wam opowiedzieć trochę o budowie samej hulajnogi. Cały główny szkielet z hulajnogi jest zrobiony z metalu, pokrytego w niektórych miejscach, tak jak na podstawie, na przykład bardzo twardym plastikiem, a w przypadku rączek mamy tutaj zastosowany taki materiał TPR, dzięki czemu jakby same rączki są przyczepniejsze do naszych rąk, a poza tym jeszcze wpływa to na to, że łatwiej się je czyści. Przednie koło mamy z poliuretanu, to jest taka wersja kauczuku wykorzystywana głównie w rolkarstwie, w skateboardingu, również w hulajnogach. To koło dodatkowo wyposażone jest w system LEDów. Taki grawitacyjny, w momencie kiedy koło wchodzi w ruch, te LEDy zaczynają się nam świecić. Tylnie koło, którym również mamy cały napęd i silnik, bo hulajnoga jest napędzana na tylnie koło, jest zbudowane z gumy, co powoduje lepszą przyczepność, lepiej to koło się trzyma drogi. Pod tą pokrywą mamy ukrytą baterię. Cała hulajnoga posiada wodoszczelność IPX4, czyli jest to odporność na zaklapania i na zakurzenie. Do ładowania służy zaślepiony gumą port ładowania. Aby naładować taką hulajnogę do pełna, potrzebujemy 3 godzin, a sama bateria o pojemności 2500 mAh wystarczy nam na pokonanie 5 km. Także jest to spokojnie obszar, w którym dziecko powinno bezpiecznie wyjechać i wrócić do domu. Nie powinno się dalej oddalać. 2,5 km to jest maks. Nie wypuszczajcie swoich dzieci dalej. Przed pierwszym użyciem należy pamiętać, aby zeskanować sobie QR kod, który mamy tutaj na podeście, dzięki czemu przeniesie nas to na stronę z filmikiem tutorialowym. Po takim obejrzeniu hulajnoga będzie gotowa do aktywacji. Jest to sprzęt skierowany do najmłodszych użytkowników, a więc aby ją włączyć, wystarczy na niej stanąć. Jak widać, światełka LED się zapaliły, usłyszeliśmy sygnał dźwiękowy, także hulajnoga jest włączona. Aby zmienić tryby, których ona posiada 3, wystarczy podwójnie nacisnąć dźwignię hamulca. Normalnie robimy to piętą, ja z uwagi na moje gabaryty zrobię to ręką. Program activated. Zmieniliśmy tryb, 2 sygnały dźwiękowe oznacza, że jesteśmy na drugim trybie i 3 sygnały dźwiękowe oznacza, że jesteśmy na trzecim, najszybszym trybie. W najszybszym hulajnoga rozpędzi się do 12, w średnim do 10, a w najwolniejszym trybie do 8 na godzinę. Nie mamy tu żadnej klamki gazu, hulajnogę napędzamy siłą naszych mięśni, a ona już będzie utrzymywać prędkość, do jakiej się rozpędzimy. I oczywiście hamulec standardowy, tylni, czyli w ten sposób nasz pojazd hamujemy, wytracamy prędkość. Hulajnoga jest wyposażona w inteligentny system zarządzania energią, dzięki czemu, tak jak mówiłem, nie ma włącznika albo wyłącznika. Wystarczy ją na chwilkę zostawić samą, ona się sama wyłączy, dzięki czemu nie musimy się martwić o to, że dziecko nie wyłączy hulajnogi, że zostawi ją gdzieś, ona mu się rozładuje. Nie, ona sobie się sama wyłączy i po stanięciu na nią będzie gotowa na ponowną jazdę. Jest to hulajnoga przeznaczona dla jeźdźca o maksymalnej wadze 40 kg i od 105 do 120 cm. Mniej więcej producent ocenia na to na 6-latków, ale wiadomo, w każdym wieku dzieci różnie rosną, więc bardziej sugerowałbym się wagą i wzrostem. Mam nadzieję, że ten materiał wam się podobał. Jeśli taka mała hulajnoga przypadła wam do gustu, czekajcie na materiały na YouTubie, zasubskrybujcie ten kanał, bo już niedługo pojawią się też filmiki o trochę większej i jeszcze większej hulajnodze dla najmłodszych. A jeśli oczekujecie na jeszcze więcej informacji, podajcie na Instagrama, TikToka i pamiętajcie, że te, jak i wiele innych sprzętów można znaleźć na sklepach techwish.pl lub w sklepach stacjonarnych. Cześć!